straciliśmy pierwszą połowę 1-0. No, na pewno to nie była dobra połowa w naszym wykonaniu. Drugą połowę mi się wydaje, że zagraliśmy już całkiem nieźle i pokazaliśmy, że możemy stworzyć sobie sytuacje bramkowe. No, szkoda tych na pewno 3 punktów w dzisiejszym spotkaniu, bo mogliśmy spokojnie ten wynik dowieść do końca. No, niestety nie użyło nam się, w końcu wtedy znowu tracimy bramkę w sumie z niczego, z rzutki, która piłka przechodzi i ktoś dokłada nogę i po prostu nie możemy tak pozwolić na takie coś w końcówku. Wypracowaliście sobie sytuacje bramkowe, Krakowie grała bardzo twardo w obronie, tam non-stop była walka wręcz niemalże. No tak, wiadomo, to co chłopaki z Krakowi grają, tak, oni bronią się przed przypadkiem, dla nich każdy punkt teraz w tym momencie jest cenny. No. Pokazali pierwszą połowę, że nie ustawiają nogi i grają twardo, my trochę mi się wydaje, że pierwszą połowę przespaliśmy. Jeśli chodzi o drugą część gry, przyjęliście tą walkę, twoja bardzo ładna bramka, później Adriana Budki, naprawdę wyglądało to coraz lepiej. No tak, no jak już mówiłem wcześniej, no pierwsza połowa nie wyszła, druga mi się wydaje, że całkiem nieźle. 2 bramki strzelone, prowadziliśmy 2-1 i niestety, no, postawiona bramka w ostatnich minutach nie pozwoliła nam wybić się z naszego stadionu 3 punktów. Wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Widzew Krakowia Kraków. Trener gości Juri Szatałow, trener Widzewa Andrzej Kretek, Damian Radowicz, zawodnik łódzkiego klubu są do Państwa dyspozycji, ale najpierw podsumują mecz. Ocenić mój zespół, na pewno mogliśmy ten mecz i przegrać i mogliśmy ten mecz wygrać, ale padł remis. Jeżeli oceniać sam mecz, no to na pewno dużo, dużo emocji, poziom na pewno gdzieś tam, no... No nie, oceniam swój zespół na pewno. Na pewno gdzieś tam średni, także no, musimy dużo, dużo poprawić. Ja tutaj z trenerem rozmawialiśmy, na pewno jak pracowałem w Polonii, padł remis, taki samy 2-2, także tutaj no, myślałem, że wygramy ten mecz w końcówce, gdzie był karny. Ale no, drużyna jest na takim etapie, nie na innym. Ja myślę, że z biegiem czasu nabierzemy obrotów i coraz lepiej będzie to wyglądało. No ja dzisiaj nie mogę odmówić mojej drużynie zaangażowania, walki. Mniej było tutaj takiego cwaniactwa boiskowego i takiej mądrości w grze. Na pewno oddali całe zdrowie, także no, szkoda, bo mieliśmy na 5 minut do końca prowadzenie i daliśmy sobie wydrzeć. W końcówce, to już czwarty mecz, gdzie w końcówce tracimy bramkę. Co prawda graliśmy teraz 10. Karnego sami sobie sprokurowaliśmy, także co ja mogę powiedzieć? No szkoda, punkty znowu nam uciekły. Szkoda końcówki, bo na pewno zostawiliśmy sporo zdrowia. Ten karny, no to był punkt zwrotny i wiedziałem, że jak nie strzeli Matusiak, to będziemy mogli, mimo że w 10, to obudzi w nas jeszcze jakieś większe zaangażowanie i udało się. Adrian Budka zdobył gola na 2-1, no i zabrakło niewiele, żebyśmy dowieźli to zwycięstwo tak bardzo oczekiwane. Czy ma pan pretensje do Matusiaka o ten rzut karny? No ja powiem tak, że na pewno rzut karny to jest gdzieś tam zawodnik, który uderzy, na pewno ma przewagę nad bramkarzem, ale i lepsi zawodnicy nie zdobywali bramek z karnego, także tutaj na pewno jakieś tam pretensje mam, ale nie będziemy w jakiś sposób tam mocno rozliczać tego zawodnika. Tak nieoficjalnie się mówiło, że w klubie jest jakieś, że dostał pan takie ultimatum, że musi pan wygrać z drużyną ten mecz, żeby dalej spokojnie pracować. Było coś takiego, no i jak pan się czuje po tym remisie, czyli tak naprawdę dla pana i drużyny po przegranym właściwie meczu? To ja odpowiem panu też nieoficjalnie, nic o takim nie wiedziałem, może jak pan coś wie, coś oficjalnie, to dobrze. No. Ja jeszcze nie ochłonąłem po meczu, także trudno mi się wypowiadać, będziemy musiał przeanalizować ten mecz. To tyle samo do powiedzenia.